W tym wykładzie chciałem podjąć problem słynnych pięciu dróg świętego Tomasza. Tematu, który ma ogromną literaturę, na którego temat napisano prawie wszystko, a według mnie właściwie drogi te mieszczą się poza ścisłym obszarem tematycznym Tomaszowej Teodycei, czyli filozofii Boga. Są jakimś takim tematem dodatkowym i właściwie pewną ilustracją czy pewnym argumentem bardziej w teologii niż w filozofii. Dlaczego? Zaraz przedstawię to w trochę inny sposób niż dotychczas, ponieważ musimy te drogi przeczytać sobie, więc przygotowałem je na planszach. Droga pierwsza, z ruchu, via ex motus. Jej treść. Pierwsza i najbardziej wyrazista jest ta droga, która pochodzi z dziedziny ruchu. Pewne jest bowiem i zmysłowo potwierdzone, że pewne rzeczy na tym świecie poruszają się. Wszystko zaś, co się porusza, jest poruszane przez coś innego. Poruszać bowiem coś, to przeprowadzać to z możności do aktu. Można zaś przeprowadzić coś z możności do aktu tylko przez jakiś byt w akcie. Należy więc przyjąć, że każdy poruszający się jest poruszony przez coś innego. Jeżeli więc to, przez co rzecz porusza się, też poruszałoby się, to należy przyjąć, że i ta rzecz poruszona została przez coś innego, a także to coś innego zostało poruszone przez innego jeszcze poruszającego. Tego zaś ciągu nie można prowadzić w nieskończoność. Konieczne jest więc dojście do czegoś pierwszego poruszającego, przez co wszystko inne jest poruszane i co wszyscy pojmują jako Boga. Proszę Państwa, przeprowadźmy krótką analizę tej drogi. Przede wszystkim, jakie występują w niej pojęcia. Ruch. Ruch jako przejście z możności do aktu jest pojęciem głównym w tej drodze, najważniejszym, sterującym, jak mówię. Teza jest taka. Byt w akcie jest przyczyną przechodzenia z możności do aktu. Sama możność bez poruszenia nie jest zdolna do wykonania żadnego ruchu, żadnej zmiany. Kolejna teza jest taka, że prowadzenie ciągu tych poruszających się wzajemnie rzeczy jest redukcją do absurdu. Wobec tego wniosek jest taki, że istnieje pierwszy nieruchomy poruszyciel. Proszę Państwa, to jest droga wprost niemal wyjęta z tekstów Arystotelesa. Zresztą Bóg, jaki w wyniku tej drogi nam się pojawi, to jest pierwszy nieruchomy poruszyciel. A zatem pierwsza droga, droga z ruchu, jest to droga arystotelesowska. Przejdźmy to do drugiej drogi. Druga droga nosi tytuł z przyczynowości sprawczej. Brzmi ona następująco. Druga droga bierze pod uwagę powód przyczyny sprawczej. Nie jest to bowiem możliwe, aby coś było przyczyną samego siebie, ponieważ w takim wypadku bytowałoby wcześniej od siebie samego, co właśnie jest niemożliwe. Nie jest też możliwe, aby w porządku przyczyn sprawczych postępować w nieskończoność. Usuwając zaś przyczynę, usuwa się też i skutek. Jeśli więc nie byłoby pierwszej w porządku przyczyn sprawczych, nie będzie też ostatniej ani pośredniej. Konieczne jest więc przyjęcie jakiejś pierwszej przyczyny sprawczej, którą wszyscy nazywają Bogiem. I zanalizujmy także tę drogę. Występuje w niej istotowy układ przyczyn i skutków. Istotowy układ przyczyn i skutków mówi nam, że jakiś określony byt, jakiś określony skutek, szczególnie jeśli jest to skutek złożony,
ma także złożony zespół przyczyn, a nie wyłącznie jedną przyczynę. Druga teza jest taka, że przyczyna wywołuje właściwy sobie skutek. Aczkolwiek zwróćmy uwagę, że w tej drodze Tomasz nie mówi, że chodzi tu o stwarzanie, o sprawianie, które jest powodowaniem istnienia. Dopowie to w następnej kwestii. Ale jest to droga, która byłaby najbliższa metafizyce Tomasza z Akwinu. Zarysowana bardzo skromnie, co potwierdza tezę, że Tomasz starał się tutaj, no, jak gdyby z pewnej perspektywy historyczno-filozoficznej wskazać właśnie na różne, jak powiedziałem, dorzeczne sposoby dochodzenia do stwierdzenia istnienia Boga. Umieścił także tutaj swoją własną koncepcję, ale bardzo tak skromnie, bardzo z wielkim dystansem i bez stawiania kropki nad i. Mowa bowiem w tej drodze jest wyłącznie o przyczynowaniu, natomiast nie ma tej kropki nad i, że przyczynowanie jest powodowaniem istnienia, przyczynowanie bytu jest powodowaniem istnienia. I tak jak powiedziałem, powołując się na tę drogę w następnej kwestii, Tomasz tę kropkę nad i postawi. Tutaj, gdy opisuje te drogi, tego nie robi. Droga trzecia z możliwości i konieczności często także, niesłusznie moim zdaniem, uważana za ściśle tomistyczną. Przeczytajmy ją. Trzecia droga jest wzięta z możliwości i konieczności, a jest ona taka. Znajdujemy bowiem wśród rzeczy takie, mające możliwość istnieć i nie istnieć. Niemożliwe zaś jest, aby wszystkie takie rzeczy były od zawsze, ponieważ to, co może istnieć, niekiedy nie istnieje. Jeśli zatem wszystkie rzeczy mają możliwość nie istnieć, wtedy niegdyś nie istniała żadna rzecz. Ale jeżeli jest to prawda, to także nic nie istnieje aktualnie, ponieważ to, co istnieje, zaczyna istnieć przez coś innego, co już istnieje. Nie wszystkie więc byty są możliwe, lecz należy przyjąć, że wśród rzeczy jest coś koniecznego. Najwłaściwsze jest więc przyjęcie czegoś, co jest konieczne samo przez się, nie mające przyczyny swojej konieczności skądinąd, lecz stanowiące przyczynę konieczności innych rzeczy. To zaś wszyscy nazywają Bogiem. Zanalizujmy tę drogę. Pojęcia, które w niej występują, to konieczność i możliwość. Istnienie pojawia się tu jako przypadłość, jako coś, co jest możliwe, coś, co przytrafia się istocie, wyrywając ją właśnie z tej możliwości. I Bóg jest tu istnieniem samym z siebie, to znaczy istnieniem koniecznym. Proszę Państwa, to jest droga sformułowana przez filozofów arabskich, a święty Tomasz wziął ją z tekstów Awicenny, wielkiego filozofa arabskiego, żyjącego na przełomie X i XI wieku. Kolejna droga, droga czwarta, nosi nazwę ze stopni doskonałości. Treść jest jej taka. Czwarta droga wzięta jest ze stopni, które znajdują się w rzeczach. Istnieje bowiem w rzeczach coś bardziej lub mniej dobrego i prawdziwego i szlachetnego i tak jest też z innymi tego rodzaju własnościami. Lecz bardziej i mniej orzeka się o różnych rzeczach według tego, że zbliżają się w różny sposób do czegoś, co najbardziej jest. Tak jak najbardziej ciepłe jest to, co zbliża się pod względem temperatury do największego możliwego ciepła. Istnieje zatem coś, co jest najprawdziwsze, najlepsze i najszlachetniejsze, a w konsekwencji coś, co jest najbardziej bytem. Jest więc coś, co stanowi przyczynę istnienia wszystkich bytów i dobroci i tego rodzaju doskonałości. I to nazywamy Bogiem. Proszę Państwa, w tej drodze występuje teza, że doskonałość cząstkowa wskazuje na doskonałość absolutną.
To jest teza Platona. Platon przecież nauczał, że to, co my spotykamy tutaj, co jest jakoś dobre, w jakimś stopniu piękne, w jakimś stopniu prawdziwe, stanowi realizację piękna samego w sobie, dobra samego w sobie, prawdy samej w sobie, czyli po prostu realizację idei. To także teza, że jakaś częściowa, ułomna cecha spotykana na ziemi ma swój wzór absolutny w świecie idei. To jest teza platońska. Natomiast, że to wszystko i cała ta rzeczywistość idei i odbitek jest uporządkowana w pewnej hierarchii, ustawiona na pewnej drabinie, to jest modyfikacja platonizmu, który wprowadził Plotyn. W związku z tym możemy powiedzieć, że droga ze stopni doskonałości jest platońsko-neoplatońska, czy po prostu neoplatońska, dlatego że w XIII wieku był to w świadomości ówczesnych filozofów jeden nurt, nurt platoński, którego twórcą w dużym stopniu był Plotyn. Proszę Państwa, i droga piąta. Droga piąta w literaturze nazywana z celowości, Tomasz ją wprost nazywa drogą zarządzania rzeczami, de gubernatione rerum. Treść jest jej taka. Piątą drogę bierze się z zarządzania rzeczami. Widzimy bowiem, że te byty, którym brakuje poznania, mianowicie naturalne byty cielesne, działają dla celu, co staje się jasne na podstawie tego, że zawsze albo często działają w ten sposób, aby uzyskać to, co dla nich najlepsze. Stąd jasne jest, że nie przez przypadek, lecz z zamierzenia zdążają one do celu. Te zaś byty, które nie mają poznania, nie dążą do celu inaczej, jak tylko skierowane przez coś poznającego i rozumiejącego. Jest to więc coś rozumnego, przez co wszystkie rzeczy naturalne są zarządzane dla właściwego celu. I to nazywamy Bogiem. Proszę Państwa, w tej drodze występuje problem opatrzności Bożej ujęty filozoficznie. Jest to popularna droga. Ma ona dzisiaj także swoje różne wersje, na przykład w postaci inteligentnego projektu. Chodzi o to, że uporządkowanie i celowość całej natury wskazuje na to, że gdzieś na jej początku stał intelekt, który to wszystko uporządkował. Tej wersji, którą przedstawia nam święty Tomasz, jest jeszcze więcej. Ten intelekt cały czas kieruje tym światem w taki sposób, że to wszystko odbywa się we właściwy sposób. Ponieważ celowość całej natury zgodna jest z planem Boga. Proszę Państwa, jest to droga, którą święty Tomasz zaczerpnął z tekstów świętego Augustyna. Także to jest także droga pewnej neoplatońskiej proweniencji. Proszę Państwa, dlaczego, po co, co święty Tomasz chciał powiedzieć przez te drogi? Mianowicie, zbierając różne sposoby dochodzenia do istnienia Boga, pochodzące z różnych, wykluczających się orientacji filozoficznych, Tomasz chciał zilustrować taką tezę, która w liście do Rzymian świętego Pawła brzmi następująco. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła. Proszę Państwa, teza ta w Kościele katolickim stała się nawet dogmatem pod koniec XIX wieku na Soborze Watykańskim I w Konstytucji Dogmatycznej o Wierze Katolickiej. W tej konstytucji ta teza o poznawalności istnienia Boga za pomocą naturalnego światła rozumu brzmi następująco.
Jednego i prawdziwego Boga, Stwórcę i Pana naszego, można poznać ze stworzeń w sposób pewny przy pomocy naturalnego światła rozumu. Proszę Państwa, wobec tego, czym są drogi świętego Tomasza? Drogi świętego Tomasza to ilustracja tej tezy. Tezy, że rozum ludzki może o własnych siłach dojść do stwierdzenia istnienia Boga. Zawarte one są w sumie teologicznej, w tomie pierwszym o Bogu. Proszę Państwa, wersja przekładu tych dróg, które przedstawiłem w tym wykładzie, znajduje się w takiej książeczce Małe Vademecum Tomizmu i adres internetowy do tych tekstów przedstawię, czy zapiszę w opisie tego filmu. Wracając do naszych dróg, nie stanowią one wobec tego dowodu. Tomasz nie mówi tutaj, nie używa słowa demonstratio, dowód. Stanowią ilustrację, via, droga, ścieżka. Ilustrację dogmatu o naturalnej poznawalności Boga. Proszę Państwa, te drogi nie są wyrazem filozofii świętego Tomasza. Są zestawieniem dorzecznych, zdaniem Tomasza, sposobów wykazywania istnienia Boga wybranych z tradycji. Co to znaczy dorzecznych? Dorzecznych, to znaczy niezbudowanych na koncepcji bezpośredniego poznania Boga. Tomasz, jak pamiętamy, jest przeciwnikiem tezy o tym, że rozum ludzki może bezpośrednio poznać istnienie Boga, czy bezpośrednio poznać Boga. Wszystkie te wersje filozoficzne, które przyjmują, że istnienie Boga trzeba odkryć, Tomasz ujął w postaci tych pięciu dróg. I tak, jak sądzę, należy je rozumieć. Tak jak powiedziałem, to ujęcie dróg świętego Tomasza, jak sądzę, w dość radykalny sposób rozwiązuje wiele problemów, które tomiści mieli z tymi drogami. Ta teza dość trudno się przyjmuje, nie jest powszechnie akceptowalna, dlatego że przywiązanie do tych dróg, ich atrakcyjność przez wieki zrobiła swoje w pewnej mentalności filozofów i w ogóle ludzi, którzy się tym zajmują. Proszę Państwa, sprawa jest jednak dość prosta. Jeśli filozofię świętego Tomasza uznamy za określoną filozofię, filozofię istnienia, filozofię pluralistyczną i taką, w której tematem jest przyczynowanie, to po prostu wyłącznie druga droga może być uznana za drogę tomistyczną. Cztery pozostałe, żeby zinterpretować w ramach tomizmu, trzeba by się mocno intelektualnie ponaginać. Takie próby robiono, ale może na tym dzisiaj skończymy. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.